Dzień dobry, dzień dobry. Sowiński, Jakimowicz, podcast. Marcin Jabrzowicz. Krzysztof. Z Polska, Sowiński. Siemano. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja służąc życiu. Słuchaj, Marcin. Miałeś kiedyś tak, że ktoś ci powiedział, że zrobiłeś coś, bo dlatego, że masz to w sercu. Ty głosisz Ewangelię, jeździsz po Polsce, żeby mieć dużo pieniędzy, tak? Mhm. To jest w twoim sercu? Wiesz co, takiego zarzutu finansowego nie miałem, ale miałem na przykład, że robię to po to, żeby się popisać, nie? Że tam może leczyć kompleksy tak. jakieś, że, że wymyśliłem sobie sposób na, na to, żeby stać się popularnym. O. Bo to jest taki zarzut na przykład, że ktoś sobie robił z kim zdjęcie, zrobilibyśmy sobie zdjęcie, no to robimy to po to, żeby, żeby się to, to Takie rzeczy bardzo często słyszę w tak. kato świecie. No i w ogóle masz parcie na szkło. Nie? Tak. Chcesz być pokazywany. Chcesz, żeby być sławnym. Nie? Tak, tak, mówią. tak mówią. Potrafią no. tak ludzie mówić. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak łatwo nam właśnie... Mm, odnosić się do tego, co naprawdę człowiek może mieć tylko w sercu i tylko Bóg może o tym wiedzieć, a nie my. A już tak hardkorowo odpowiedzieć, tak z grubej rury. No. Jezus powiedział, że wszystko, co mówimy, bierze się z naszego wnętrza. To jest dla mnie najmocniejsze. Że wiesz, takie zdanie, że łódź nie tonie z nadmiaru wody, która ją otacza, ale z wody, która dostała no. się do środka. I to Jezus mówi wyraźnie, wszystko zło. Możecie sobie sprawdzić, jak nie wierzycie. Wszystkie te takie myśli, on tam wymienia taką litanię, Pochodząc z wnętrza człowieka. To znaczy, wiesz, to co ty mówisz na no, mój temat świadczy bardziej o tobie, niż o tym jaki jestem. Ja tak zauważyłem na przykład, że jest wiele takich środowisk, które na przykład atakują Czy Marcina Zielińskiego, czy na przykład Kurs Alfa. Dlaczego? Bo oni widzą, że to działa. Znaczy, czy ludzie nie są w stanie zaakceptować tego, że, że wówczas kościoły są pełne, albo na przykład, że ludzie po kursie Alfa wracają do kościoła. Oni muszą znaleźć drugie dno. I tak naprawdę to nie chodzi o żaden kurs Alfa, o pochodzenie kursu Alfa, tylko o, o taką zawiść, że kurczę robię tyle i nie działa. I nie działa, a oni mają coś, co działa. No bo Alfa działa i to mogę, to jest przykład naszej wspólnoty. Znaczy, działa, działa. dobra, ma owoce. Słowo. Ma, owoce. O, ma owoce, dlatego że, e, że ludzie, którzy przyszli do naszej wspólnoty, to są ludzie, którzy przyszli często z ulicy, naprawdę, takie, takie świeżaki, i właśnie po kursie Alfa bardzo często za, za, zarzutnie. Na tobie robi, robią wrażenie takie oskarżenia, jak czytasz w internecie pod swoim adresem? Wiesz co? Ja muszę przyznać, że czasami, jak coś przeczytam, jako, jakiś ten, jak to się mówi, nagłówek, nie, nagłówek, to, to tak biernie potrafi wejść mi do głowy. I wiem, że to jest cielesne. To jest coś z ciała. My nie możemy tak postępować jak, jak właśnie świat, gdzie te nagłówki, no to większość ludzi tylko nagłówki czyta i sobie wyrabia opinię na punkcie nagłówków. I to jest bardzo krzywdzące, i w zasadzie to krzywdzi nas na początku, nie? bo kiedy my żyjemy w takim osądzie, ocenie, no to sami się jakby degenerujemy. Zresztą no, tutaj można sięgnąć do różnych badań i tak dalej. W ogóle takie negatywne postrzeganie świata, ono ma wpływ na nasze ciało, na mózg, na to jak y, psychika funkcjonuje i tak dalej. I tak Wie, dalej że kiedyś nie? było takie hasło jesteś głupi jak dyskusja na Onecie i ono już nie jest aktualne, oh. bo Onet zlikwidował ko komentarze. komentarze. Strona gość.pl, uwaga, lokowanie produktu. E, też zlikwidowaliśmy komentarze. Dlaczego? Dlatego, że ktoś napisał, że będzie ładna pogoda. Tak? I było pięć komentarzy, że nieprawda będzie lało, co zapamiętujesz? Zapamiętujesz hejt. To jest to, co kiedyś też mówiliśmy, na białej ścianie rekolekcjonista narysował pięć czerwonych kropek i pyta się, co widzicie? I cała, cała sala mówi, pięć małych czerwonych kropek, a on mówi, a tej gigantycznej białej przestrzeni nikt nie widzi. Nie? I mówi, tak działa zło. To znaczy skupiasz się na tym, co jest negatywne. Jak masz dwie informacje, że, że katastrofalna forma Roberta Lewandowskiego albo dramat Roberta Lewandowskiego, a druga Robert Lewandowski zabrał dzieci do Parku Botanicznego w Barcelonie, to ta druga ma pięć lajków, a to pierwsze po prostu napędza klikalność. A jest przerażające, właśnie. Znowu to, co, to, co mówiliśmy w, w słowie, nie? O, o słowie w ostatnim odcinku. Pan Bóg chce, żebyśmy my to słowo znali, ale po co, żebyśmy walczyli z tym, co nie jest właściwe w nas. I teraz jest coś takiego właśnie o sercu, tak, że zdradzieckie jest serce, któż pozna jego zamysły, bodajże tam w przysłów to jest, nie, czy, że pełne jest właśnie, z całą pilnością strzeż swojego serca, no i Pan Jezus mówi, że z serca ludzkiego pochodzą złe rzeczy i zaczyna... Tak, albo są i jest... serca mówią usta, no? Tak, i mówi złe myśli i potem te kradzieże, rozboje, rozboje i tak dalej, nie, rząd to wszystko. Więc z jednej strony słowo Boże mówi o tym wszystkim, a z drugiej strony my często mówimy jako charyzmatycy, że Bóg mówi do twojego serca i tak dalej, nie? I teraz są tacy, którzy chcą obalić to właśnie, że Bóg mówi do twojego serca, czyli że mówi po prostu do twojego wnętrza, że mówi do twojego życia. To jest taki sposób, właśnie tymi fragmentami z Biblii, że zobacz, przecież serce jest złe. I teraz no, nie wiem, czy to jest jakiś koncept bardzo mocny w teologii, no, ale ja, ja czyta, czy, lubię czytać Richarda Rora. I on rozróżnia coś takiego, że jest z jednej strony nasze ego, mhm. czyli to, co jest takie niskie. Cielesne. I to, co jest prawdziwe w nas, czyli nasza dusza. Nie to najgłębsze miejsce. no Biblijnie to bym raczej tu wstawił duch, ale po prostu dusza, nasze, nasze wnętrze, które my potrzebujemy odkryć i potrzebujemy wejść w głąb tej duszy. I zobacz taki serial na Netflixie Dark. Tam wiadomo, jakieś sceny. Łóżkowe są, ja je sobie po prostu przewijałem, bo sam serial jest niesamowitą wartością i bardzo dla mnie to było takie mistyczne doświadczenie. I słuchajcie, tam jest właśnie taki, można powiedzieć, truizm powiedziany, że życie to nie jest wyjście z labiryntu, że ty nie szukasz wyjścia z labiryntu. Że to nie jest taki proces, że ty potrzebujesz ucieczki, tylko ty potrzebujesz wejść w głąb. I zobaczyć, jak faktycznie jest. I tutaj wchodzi Pan Jezus ze swoimi słowami: nie oceniajcie po pozorach, ale wydajcie sprawiedliwy osąd. A z drugiej strony, gangsterzy uliczni ci powiedzą: tylko Bóg może mnie sądzić. Więc jest mnóstwo pomieszania. Także i można powiedzieć, że w Słowie Bożym są takie fragmenty, które wydają się, że sobie przeczą. Natomiast I kiedy ta właśnie ta... duchowo na to popatrzymy i to wszystko damy poukładać Bogu w naszym sercu, to zrozumiemy, co to jest. Ja bym chciał jeszcze do tego ostatniego odcinka dopowiedzieć jedną rzecz, bo to też kilka osób potem pytało na Messengerze. Bo słuchajcie, bo była taka sytuacja, że wy czytacie słowo na przykład, które oskarża wprost, i ludzie się boją, że Bóg oskarża mnie. Nie pamiętajcie, że słowo czytamy z takim nastawieniem, że Bóg nigdy nie jest, nigdy nie jest przeciwko tobie. To znaczy, jeśli on coś ocenia... Ja miałem taką sytuację, to jest... No nie będę tu wchodził w żaden eksybicjonizm, no ale wszedłem kiedyś w jakiś taki grzech, który bardzo mnie zniewalał i pamiętam, otwarłem słowo i bardzo mi się wprost otwarło, że jesteś jak pies, który wraca do swoich wymiocin. No i ktoś, kto miałby takie doświadczenie Boga, który jest tyranem, który chce mi dowalić, to mógłby się potem powiesić, nie? A mnie to słowo bardzo uwolniło, bo Bóg mówi, Marcin, no zobacz... Znaczy, ja jestem faktycznie, bo Bóg mówi tak. E, jesteś jak ten pies, który wraca do swoich wymiociń. To jest bardzo wprost powiedziane, nie? W liście Jakuba. To znaczy, cały czas wracasz do tego swojego grzechu. Natomiast kim jest Bóg? Bóg jest tym, który właśnie te wymiociny sprząta, hmm. wyciera, nie? Bo Jezus stał się grzechem. I to jest właśnie, jeśli czytamy y, to słowo z takim no to też przestajemy innych sądzić. Dla mnie najważniejszym fragmentem, wiesz, to jest taki właśnie, że gdzie, rozla, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, albo że komu wiele wybaczono, wiele miłuje. To znaczy ci, którzy naprawdę mają jakieś takie hardkory na, na sumieniu, bardzo często jakieś takie złamane życiorysy, weszli w jakieś zniewolenia, Bóg ich wyciągnął z takich traumatycznych sytuacji, to oni tak łatwo nie oceniają. Bo oni wiedzą, że... Komu się wydaje, że stoi niech baczy, by nie upadł. Ale wiesz, z jednej strony nie oceniają, ale yy, z drugiej strony ja tak, takie doświadczenie mam, kiedy patrzę na młodych i widzę, że ich życie zaczyna dryfować w różne rzeczy, które ja wiem po prostu, tak, że skończy. nie dadzą mu nic, mhm. nie dadzą im nic. No to to jest taki ból. To jest. Oni mogą przez chwilę myśleć, że ty ich oceniasz. A nie, ty po prostu martwisz się o nich i, i ciebie to boli. Nie? No tak, że ale jakbyś w dół w to, był ich nie wieku i przyszedłby jakiś właśnie taki rekolekcjonista, Krzysztof Sowiński senior, i bym powiedział takie rzeczy, to, to, mnie to przecież to, by to pospłynęło, nie? Co no ty wiedzieć lepiej? Zależy, że... jakby to powiedział. Tak? No, bo kiedyś mieliśmy takie rekolekcje, że dwójka stała w, w, w kinie i nas straszyła szatanem i egzorcyzmami, i tym, że szatan działa, nic tam nie było, o Bogu. No. To wszyscy wyszliśmy. No... Dlaczego naszą wspólnotę zamknęliśmy? Bo ten nasz yy, rekolekcjonista, który prowadził naszą wspólnotę, powiedział: Zamknijcie się na nowych, bo demon Wam będzie przysyłał swoich apostolów. No, no, tak, tak. No. Gdzie tu jest bo? Mówiłeś to. Ja wiem, no ale to jest dokładnie to samo, nie? Straszenie demonem. Yy, jakie są owoce lęku? Czy ktoś pobiegnie do Jezusa i powie: Panie, chcecie się rzucić na szyję? Znaczy, może i tak, tylko że, yy, wiesz, to tutaj można odwołać się do, yy, do Sun Tzu. Sztuka wojny. Matko i córko, co on gada, nie? Ale tam jest właśnie, że jeżeli chcesz być dobrym dowódcą, to potrzebujesz, żeby twoje, twoi żołnierze cię kochali. Jeżeli chcesz wygrywać, to twoi żołnierze muszą szaleć za tobą. A jeżeli, a jeżeli będziesz budował na lęku, to pamiętaj, że twoja armia kiedyś zobaczy kogoś, kogoś przestraszy się bardziej, wtedy nie będziesz miał armii ale jeżeli będzie cię kochała na zabój, to pójdzie za tobą wszędzie mhm. i to jest właśnie to, że w militariach możemy zobaczyć tą, tą zależność, która jest zależnością duchową, że silniejsza motywacja zawsze będzie miłosna mhm. tak, najemnicy potrafili zmieniać strony w trakcie w trakcie walki Słudzy, w sensie niewolnicy Potrafili przestraszyć się i uciec A kto walczył do końca? Bliscy, z którymi jest zażyłość To jest Stary Testament i Jonatan Jest napisane, że Jonatan pokochał Dawida jak brata tak. A propos tej miłości No i co robi Jonatan z miłości? Bierze swojego giermka i idzie na kilka tysięcy filistynów W ogóle się tego nie boi, nie? W dwóch Po prostu najbardziej szalona Wyprawa, jaką sobie można przeczytać i z punktu widzenia militarnego, ale dlaczego? Bo pokochał Dawida jak brata. Ja ci powiem, że z tym ocenianiem e, miałem kilka takich sytuacji w życiu, które mnie oduczyły oceniania. Pierwsza to jest, e, mam takiego przyjaciela, Bogdan Krzak, pseudonim kryzys. I on opowiadał mi, że e, kiedy widział, on pochodził z takiej bardzo rozbitej rodziny, gdzie alkohol lał się strumieniami, e, miał ogromne perpety sojczymem, była agresja. Nie on wiedział, co to znaczy agresja, co to znaczy pomoc społeczna, co to znaczy bieganie do wujka, który jest silniejszy niż jego ojczym, i tak dalej. No i zobaczcie, jak on szedł ulicą Bielska-Białej w szaliku BKS-u i widział pijaną osobę, to ją bił do nieprzytomności. Czyli, Czyli no jak wygląda taki obrazek z punktu widzenia yy, przechodnia? Nie, my idziemy ulicą Bielska i widzi, że idzie facet napakowany, taki Pudzian dwa, na łyso obcięty z szaliku BKS-u, podchodzi do kogoś i goleje to jest ja, oczywista sytuacja, nie? Wiesz, agresja wśród młodych, jak można kogoś pobić. A on mi powiedział, że tak, jak widział kogoś pijanego, to bił tą osobę po to, żeby ta osoba nie była w stanie potem wrócić do domu i pobić własnych dzieci. Chłopie. <grym> Zaraz się rozpłaczę. No Wiesz, i widzisz, o co to jest misja życiowa. I, i, intencje serca widział, inne i od tak, razu. Tak, jak łatwo się ocenia kogoś, nie? Mhm. żeby ta osoba nie była w stanie skatować swoich dzieci, bo on wiedział, co to znaczy, jak pijana osoba wróci, pijany tatuś wróci do domu, nie? Czy ojczym. I jak mnie to oduczyło oceniania, to była pierwsza sytuacja, a druga to już mniej może, chociaż nie mniej hardkorowa, bo równie mocna jest yy, yy, są kresy, czyli tereny dzisiejszej Ukrainy, ale wówczas jeszcze Rzeczpospolita. W czasie mszy świętej ksiądz wychodzi nam mszę i mówi tak, a ta rodzina Małachowskich, to nie jest prawdziwie polska rodzina, bo oni Ukraińcom pomagają. I słucha, jest, jest ojciec z, dwu, z, 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 z synami na tej mszy. I ten ojciec to słyszy, nie? że to nie jest prawdziwie polska rodzina, bo pomagają Ukraińcom. To było przed II wojną światową. I, i reaguje w taki sposób, że po prostu pęka mu serce. Nie? Ma zawał serca i umiera. A ten ksiądz powtórzył to nad trumną. Rozumiesz to? Ksiądz na pogrzebie powtarza, że to nie był prawdziwie polska. I teraz jak słucha, to dwóch małych chłopaków. Hmm. Jeden zostaje księdzem po latach, a drugi, nienawidzi kości znaczy, drugi jest bardzo krytyczny wobec Kościoła. Tym drugim człowiekiem był Aleksander Małachowski. On zakładał Polską Partię Pracy z, z Bugajem, prowadził taki program Telewizja Nocą, działał w wielu fundacjach, miał bardzo dobre serce, ale był mega antyklerykalny. Wiesz, po prostu księża słyszeli tak gorzkie rzeczy na, na swój temat, ale on miał, miał prawo omijać księży szerokim łukiem. I co się okazało, czytałem wywiad z jego bratem, zmarł tutaj ja roku temu z tym bratem, który został księdzem nie? i mówisz, że ten Aleksander Małachocki przed śmiercią pojednał się z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zobaczcie, jaka to jest lekcja, żeby nie oceniać. Ten człowiek miał prawo być antyklerykałem i reagować alergicznie na księży. Dlaczego? Bo ksiądz zabił mu ojca, bo powiedział, że to nie jest prawdziwie polska rodzina i powtórzył to nad trumną. I, i też zobaczcie, jak, jak, jak to wszystko działa, że dwóch chłopaków to słyszy. Jeden zostaje księdzem, a drugi nie chce mieć nic wspólnego z kościołem, nie? Kto sądzi ten błądzić? Piwała Magdanią. to, ja też napisałem taką piosenkę, w której jest taki tekst. Czemu mówisz to, czego nie chciałbyś usłyszeć, czemu mówisz to, co ciebie by raniło? I właśnie y, zawsze jak się zastanawiam, czy coś mam powiedzieć, to się zastanawiam, czy ja bym chciał to usłyszeć, nie? I, i niestety mam takie wrażenie, że wielu ludzi w, w internecie już w ogóle to jest wiesz. Każdy myśli, że jest katem, sędzią i egzekutorem. Czekaj, nie. No wiesz o co chodzi. Metalika chyba to śpiewała, nie? Ham Judge, Jury Index. No dobra, mniejsze z tym. Ale. Czekaj, zadzwonimy do Jamesa Churchillera. no dawaj tam. On też, widzisz, on też. O. To też jest ciekawy przykład, który w sumie przyszedł, bo on, nie wiem czy wiesz, on miał mamę, która była w takim nurcie, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest para chrześcijaństwo, czy chrześcijaństwo, już nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, ale oni nie wierzyli w leki mhm. i nie używali leków. No i ona przez ten swój radykalizm, taki motywowany wiarą, zmarła. I on Roman widział... Kotrzeski z zespołu kat wychował się w domu dziecka. Na no. propos oceniania innych i pisania no. ty jesteś taki, a ty taki. No i wiesz, i on patrzył na to, jak jego matka opiera się temu leczeniu i temu, co mówią wokoło ludzie I, i mówi, że Bóg ją uzdrowi i z tego wychodzą te wszystkie trudne rzeczy czy teksty, o, który, o które on pisze na temat właśnie Boga, na temat duchowości, nie? Że, że no zobacz, no, taka jest moja historia, ale ona jest konkretna. To są fakty, nie? Tak było. I teraz, co zresztą powiedzieliście o tych Małachowskich, to jest zadziwiające, nie? że trudne historie, cierpienia i tak dalej, one mogą mieć jeden albo drugi skutek. W sensie, albo sprawią, że będziesz tak miłował, że to się w głowie nie mieści albo totalnie odpadniesz, nie? I teraz ktoś mówi, że tylko cierpienie, tylko przez cierpienie do Boga, a ja powiem, że więcej ludzi myślę przez cierpienie odeszło od Boga niż do Niego przyszło, bo to naprawdę trzeba mieć multum pokory w sobie, żeby kiedy jest trudna sytuacja i jesteś nieugruntowany w Bogu, żeby wtedy się do Niego zwrócić. To jest naprawdę dla mnie arcypokora takie coś. A słyszałeś się o małej Edipiaf? Piosenkarce słynnej francuskiej, która była niewidoma. Nie wiem, chyba nie. No i w pewnym momencie e, ona mieszkała przy domu publicznym i prostytutki, francuskie prostytutki powiedziały, że e, pewnego dnia zamknęły swój interes. Powiedziały, że będą się modliły o jej uzdrowienie prostytutki we Francji. To, no, I ona pewnego ty, dnia zobaczyła biedny. swoje malutkie paluszki na klawiaturze, nie? Bo ona się uczyła jako niewidoma tak. grać. Słuchajcie, to jest dopiero nie prostytutki, które wymodliły uzdrowienie. Nie jak... mieści się to w A naszych religijnych ceniania. standardach. Tak. Nie mieści się to. Był taki kiedyś, jest takie miasteczko Przysucha na Kielczyźnie, nieopodal nie Kielc. I tam mieszkał Cadyk Bunam z Przysuchy. On był aptekarzem i pewnego dnia zachorował. No i hasydzi, jak to hasydzi, żeby Cadyk wyzdrowiał, ogłosili prohibicję. Nie będą pili, nie? No i nie pili, tam nikt nie pił. I pewnego dnia do w przy, właśnie tam w tym miasteczku do tej karczmy przywędrował jakiś tam, wiesz, człowiek z zewnątrz i mówi, czy może się napić wódki. Oni mówią, nie, nie, że nie sprzedajemy, bo tutaj Cadek, nie, bo nam jest chory i mamy... A on mówi, panie, proszę cię, uzdrów tego Cadeka, bo tak chciałbym się napić wódki. I ten Cadek wyzdrowiał. I on mówi tak do tych swoich hasydów, <noise> że wy modliliście się, nie, ale nie mieliście wiary. on miał takie pragnienie, żeby się napić, <noise> że Bóg wysłuchał jego modlitwy. To jest w opowieściach hasydów Martina Bubera. Ale a propos tego właśnie, jak my łatwo oceniamy a potem Jezus mówi, prostytutki przed wami, cudzołożnice przed wami wchodzą do królestwa. Może dlatego, że one już na swój temat słyszały wszystko. Siostra Anna Bałchan, wiesz co mówi, że jak tej kobiecie powiesz dobry wieczór, to one nie wiedzą jak się zachować, bo one słyszą właśnie szmata, no. dziwka i jeszcze inne rzeczy, których się nie godzi w podcaście mówić. No. I jak okażesz im szacunek, to one są tak biedne, nie wiedzą. No znam takie historie, właśnie koleżanka mi kiedyś opowiadała, że coś tam zagadała do, do takiej kobiety i mówi, a może pójdzie pani ze mną tu na kawę, na stację, ja, ja pani kupię kawę, coś tam. Ona była tak zdziwiona nie wiedziała, co zrobić, ale się zgodziła i sobie siedziały, pogadały pół godziny, nie? I właśnie to jest to, że my, kurczę, uważamy się za religijnych, uważamy się za naśladowców Jezusa, a stawiamy mury, nie? Mhm. Bo nie, sorry, ty jesteś grzeszny. Ty nie pasujesz do mnie, nie pasujesz do wizji mojego świata. Wiesz, ja tego naprawdę w ostatnich dniach bardzo dużo doświadczyłem przez ten mój zespół i to darcie mordy ze sceny: że nie ma miejsca w świecie niektórych ludzi na innych. Mhm. Nie ma. Nie ma po prostu. Nie? I teraz, jak my kiedyś pójdziemy do nieba i zobaczymy, kto tam jest, to bardzo będziemy zdziwieni. Wielu z nas będzie zdziwionych, nie? bo my łatwo, właśnie, hmm, kreślimy. Tak, bo zobaczcie, gdyby Pan Bóg chciał takiej urawniłowki, to myślę, że po zesłaniu Ducha Świętego wszyscy mówiliby tym samym językiem, wszyscy, nie? Albo byłaby taka sytuacja, że ci goście, którzy są wymienieni nie? z tych wszystkich krain, e, oni by słyszeli wszystko albo po aramejsku, albo po hebrajsku, taka, czy tak jak dzisiaj w kościele mówi tylko łacina, nie? Bo to święty język kościoła. Tak. A co Duch Święty robi? Każdy mówił w innym języku. Czyli Duch Święty mówi ta różnorodność, to, że Krzysiu właśnie śpiewa ostro, że mnisi w teńcu śpiewają chorał gregoriański, że to jest bogactwo Kościoła, to nie jest przekleństwo. No ale widzisz, to co ja uważam na temat y, antychrysta, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz na, na świecie, to zobacz, że diabeł on chce, żeby wszyscy byli jednorodni. A. Że te wszystkie wiecie, agendy i nieagendy, one pięknie brzmią. Ale jak wejdziesz w to głębiej, to tu chodzi o to, żebyśmy my wszyscy byli jednakowi, tacy sami. To jest sami. główny zarzut w internecie: oni modlą się inaczej. No i bardzo bez... dobrze. Mm. Ja y, nie wiem, czy to już opowiadałem. Ale zobacz, no. a propos ekumenizmu. Ekumenizm dąży do tego, żebyśmy byli razem, ale nie tacy sami. Y, w poszanowaniu różnic, które są. A niektórzy mówią, to jest jedna religia antychryst, jedna religia, jeden rząd światowy. No gdzie? Mhm. Ekumenizm mówi, my wiemy, że się różnimy i nas to boli, ale chcemy być razem, bo jesteśmy jedną rodziną. Mhm. To nie jest. Jedna religia, pod jednym tam wiesz. Jasne. Wyświetlanym nie chronogramem no ja na niebie. Tak, bo to się. My akurat często mówimy, że jesteśmy zakorzenieni w kościele katolickim, ale zobaczcie, bardzo często piszecie do nas jako protestanci nie? i piszecie słowo dziękuję, co mnie bardzo porusza. To, co powiedziałem w czasie ostatniego podcastu, nie? Że, że głoszę konferencję i podchodzi do mnie człowiek, mówi, że jestem pastorem zielonoświatowym. Ale ja zobaczcie, kurczę, to... gdybym wiedział, ja bym wielu rzeczy nie powiedział. On mówi, to dobrze, że nie wiedziałeś. To dobrze, że nie wiedziałeś, bo bardzo mnie to dotyka, bo wy macie swoje schematy katolickie, my mamy protestanckie, mm. to znaczy jest dwóch pastorów, Każdy naprawdę. którzy strzelają do siebie Słowem Bożym, nie? I e, różnorodność jest bogactwem, naprawdę, zobaczcie, gdyby y, wszystko było takie same, to by nie było tylu y, gatunków zwierząt, Jakie to jest w ogóle Jaka to jest obfitość w tym wszystkim. Mój znajomy kolega pracował kiedyś jako dziennikarz w Izraelu, no. i przyjechał do niego ksiądz i ten ksiądz miał trochę pecha, bo trafił do bazyliki grobu Bożego na nabożeństwo Koptów. Nic nie zrozumiał, nic. Nie wraca do niego taki trochę oszołomiony, tą egzotyką, i mówi Rysiu, czy oni w ogóle wierzą, znaczy to było nie teologicznie, ale czy oni w ogóle wierzą w Matkę Boską? A ja mówię tak, wierzą, wierzyli tysiąc lat przed nami. <laughs> A tu wiesz, Mieszko pierwszy 966, my. Stąd wyjdzie iskra. I Ojej, nagle czytasz o koptach na ciężki temat. Ja wiesz o koptach, którzy po prostu żyją. Yy, bo Ale kop... oni się tatuowali, więc źli są tak, oni mieli te tata, krzyży, tatuaże tak, na... no. nie, no to na pewno od demona to jest szatana, no, i zobacz jak my potrafimy, po prostu mamy założenia różne i potrafimy wszystko negować, bo my mamy założenia, i to widzisz, szczególnie u nas w kraju, myślę, my ciągle wierzymy w to kłamstwo, że jesteśmy Chrystusem narodów e, i ciągle myślimy, że ojej będziemy tacy wyjątkowi, jesteśmy narodem wybranym Matka Boska jest Częstochowy, a Pan Jezus z Poznania, bo wzrastał w Poznaniu a nauczał w Łodzi, więc e, My na pewno jesteśmy wyjątkowi, a inni wszyscy nie. Jak ja sobie pomyślę o tym, co mówiłeś na jednym podcaście, nie? że w Nigerii co 30 sekund jest ktoś chrzczony. Słyszałem historię człowieka, który przyjechał Seminaria z Filipin. W Ugandzie, bo jest tak wielu chętnych, że już. No, no właśnie, przyjechał facet z Filipin. Tutaj do Polski modlił się za kogoś na wózku, ta osoba nie wstała. On miał kryzys wiary, bo do tej pory nigdy nie było tak, żeby ktoś nie wstał. Żeby wszyscy nie wstali. On modlił się za wszystkich na Filipinach, modlił się za ludzi. Wszyscy wstawali, bo Bóg ich uzdrawiał. Przyjechał Filipin, do Polski kolega, i nagle tak. inaczej. O co tu chodzi? nie? No my jesteśmy Filipin, tacy płynie statkiem Na Filipinach, jest godzina 15 i nagle cisza. I wszyscy wyciągają, wiesz, różańce, zaczynają koronkę odmawiać. No. Mówi, i on był zdumiony, nie? Filipiny, ale stąd wyjdzie iskra. I teraz jest problem nie. właśnie, czy wszyscy muszą się dostosować do tej piętnastej w Polsce, czy na Ukrainie Pan Bóg jest mniej miłosierny, czy on przychodzi po piętnastej z przesunięciem czasu, bo to jest... Mówiłeś, mówiłeś o Izraelu. O. Chłopie, no ja tam pojechałem, jak zobaczyłem muzułmanów, którzy się modlą na ulicach, jak zobaczyłem Żydów, którzy czytają słowo, proklamują je nad sobą y, publicznie, ja mówię, gdzie my jesteśmy. Mhm. Gdzie my jesteśmy w ogóle z naszą Katolicy, pobożnością? Francuzcy. Bo muzułmanie przecież paraliżują yy, Paryż, bo wychodzą, modlą się na ulicach. No to co za problem? Niech Francuzi wyjdą, modlą się na ulicach. Ale nie no, w trakcie pracy nie możesz się pomodlić, bo to wiesz, nie, nie, nie wolno. Nie we Francji nie możesz się spytać skąd jesteś. Moja koleżanka przyjechała z Polski i to już jest tak nie, yy, politycznie niepoprawne, że yy, wiesz, kiedy zadasz pytanie, czy przyjechać z Polski, czy tam z Węgier, to już możesz się obrazić, nie na tej zasadzie. Mm. Wiesz, że słowo Indiani nie jest zabronione nie widzisz. w Kanadzie. Nie możesz, nie mieszkańcy Ameryki. To już słowa Indianin w ogóle czy nie Nie możesz już... pokazać, że jesteś inny. Nie możesz. Że do tego dąży ten świat, żebyśmy tak. wszyscy byli jednakowi, żeby każdy mówił sobie, co tam chce, ale żeby fakty nie były, wiesz, na, na wierzchu, tylko, tylko różne inne rzeczy. Chociaż pozornie, to wygląda na takiej właśnie tolerancje, to znaczy o wszystkim możemy mówić, tylko nie o Panu Bogu. Bo kiedy zaczniesz mówić o Panu Bogu, to od razu jest aut. Ale widzisz i my, jako katolicy, hmm. nie możemy wchodzić w tą narrację. To tak. jest to, co mówiłeś z tą łódką, nie? że. Ten sposób myślenia, czyli jeżeli ktokolwiek się wyłamuje z naszych schematów, to musimy go dowalić. Czyli właśnie ta woda zaczyna wlewać się w nas, nie? Sposób funkcjonowania świata zaczyna wlewać się w nas. Wiesz, ja ostatnio opublikowałem taki fragment podcastu ze, właśnie ze Zbyszkiem Kacprzakiem od nas ze wspólnoty, który no, mówiłem, że spotkał Jezusa na nie? To tam, to jest właśnie pokaz tego, jak świat... Yy, ma, jakie ma opinie na temat tego, jak Bóg działa w mocy? jakie ma opinie na temat sprawiedliwości, bo tam ludzie na, nawet życzyli mu śmierci, że ty byłeś czpunem, byłeś ogromnym grzesznikiem, e, powinieneś zdechnąć, nie? E, e, I jednocześnie jak katolicy nie powinni od, od, odpowiadać. Ja tam naprawdę patrzę i byłem zdumiony, nie? Że katolicy, którzy tutaj bronili Boga zaraz, a tych... I, 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 nie, to i tutaj wszystko, była III, wszystko nie było latach. trzeba. Dominikanie przed laty chcieli, yy, mieli takie msze, y, gdzie w pewnym momencie w czasie Kazania robili taki element teatralny, to znaczy była taka senka rodzajowa. I była Ewangelia o łazarzu i bogaczu. I umówili się z jednym, z chłopakiem, ale on był, to świetne, bo to, bo to był człowiek spoza parafii. Nikt go nie znał, że będzie takim biedakiem, żebrakiem, będzie siedział przed kościołem, i w pewnym momencie miał wstać wejść i Jezus miał go przytulić, nie? No i wiesz, jest taka sytuacja, że jest ta homilia, już jest kwestia tego człowieka, on wchodzi, wyrzucili go z kościoła, nie? Drugi raz wszedł, znowu pobożni katolicy powiedzieli, że nie może wejść. I mówi, to było takie piękne, że on jednak wszedł bocznym wejściem i ksiądz, który prowadził, ten Dominika, nie wziął i go przytulił. I tym ludziom było tak głupio, bo oni zobaczyli, że to jest wszystko inscenizowane, nie? Że to była, wiesz, piękna sytuacja, nie? Że to była scenka rodzajowa. No dobra, czyli... Znaczy, możesz przyjść na naszych warunkach. No, na naszych warunkach. Tak, z panem Jezusem też bywa w kościele. Znaczy, ale tak, Duchu Święty, przyjdź, widzisz, tam jest w siódmym rzędzie dla ciebie miejsce, znaczy na naszych warunkach, tylko proszę się nie wychylać. Nie wychylaj się. Nie, wychylaj się. Już po, po, nie chcę mówić, że ponarzekaliśmy, no, ale trochę takich przykładów daliśmy, jak to wygląda. I teraz odwrotnie. Co zrobić, żeby to serce jednak było czyste? Mhm. To, że. wiesz to dla mnie taką, takim doświadczeniem, taką ogromną lekcją tego, że. Różnorodność jest bogactwem, jest to na przykład że tak. Ktoś może powiedzieć no tak, ale jestem rzymskim katolikiem i to jest na pewno to jest na pewno to to jest kościół, który założył Jezus i tak dalej i tak dalej. Jedziesz do Augustowa na wschód, spotykasz prawosławnych i oni mówią nie, nie. To my, to my jesteśmy tym kościołem, wy jesteście heretykami. Ale słuchaj, jedziesz obok Augustowa są gabowe grądy, taka wioska, tam mieszkają starobrzędowcy i starobrzędowcy mówią, ale to nie jest to, to prawosławie, to nie to skrywosławie. To my. Bo była reforma patriarchy Nikona, oni się źle żegnają. Teraz jedziesz, słuchaj, do wodziłek, i w wodziłkach słyszysz, ale ci z gabowy grądu, to oni się źle modlą, bo to są popowcy bez popowcy. I tak siedzisz i widzisz po prostu, w jaką schizofrenię wpadamy. Tworzymy małe Plemienność. To jest plemienność, której po prostu nie znoszę. Tak, i nam się wydaje właśnie, że wszystko powinno być dokładnie takie same u A zobaczcie, nawet ten chorał gregoriański, o którym wspomniałem, on się różni. Jest taki zespół, ensemble, organum, i oni śpiewają w takiej potężnej wersji ten chorał. Jak zaśpiewają Alleluja, to masz ciarki, dosłownie, nie? Mm. Takie arabskie. Te... No i za zagrali w Jarosławiu na festiwalu Naszych Korzeni, i ludzie wychodzili z kościoła i mówili: Co to za arabskie wycie. No. Nie, bo nie było takiego, wiesz, co z takim. Oj, nie wchodź na Arabów, bo jeszcze będzie łócka. Słuchaj. Ja, ta, w Izraelu, tak? W mhm. ogóle dla mnie takie, żeby leczyć się ze sądu, to ja polecam podróże. Tak. Pojechać gdzieś, gdzie po prostu wydaje ci się, że jest no, tak źle i demon i w ogóle, a potem się okazuje. Pamiętam, spaliśmy w hajfie u takiej wtedy 93-letniej Żydówki, która została ochrzczona w wieku 18 lat, przyjęła chrzest. Została później karmelitanką. No i ona nas przyjęła do siebie do domu. No i ja jej mówię, że: No, wie pani, no tak nie wiem w sumie, co zrobić, bo nie mamy na trzy dni noclegu. Tam hotel nam się w wymiksował w, w Jerozolimie. A ona mówi: A ja mam takiego przyjaciela, takiego muzułmana, muzułmanina. Yy, i Muzułmana, jak to brzmi, jak jakiś super bohater. Yy, ale yy, mówi: Tak, napiszcie do niego maila i ten. I. Napisałem do niego maila, ale miałem taki, taki lęk trochę w sobie, nie? Pomimo tego, że już w tym Izraelu tyle razy doświadczyłem, że, nie wiem, jakaś pani w burce pomagała mi zapiąć dziecko w nosidle, nie? W ogóle bez pytania, po mhm. prostu zobaczyła, że potrzebuje pomocy, podeszła do mnie w autobusie i mi zapina to. W ogóle ani B ani me, ani, ani nie musiałem dziękować, nic, nie? Tylko uśmiechnęła się do mnie i, znaczy w burce, no miała ten, odkrytą tak. twarz, nie? Więc yy, wjeżdżamy tam i wchodzimy na Górę Oliwną, no, gdzie muzułmanie mieszkają. Nie? I oni wszyscy do nas patrzą na las, widzą dwóch białych yy, z dziećmi, i tylko pokazują rękoma, gdzie mamy iść. I, I krzyczą imię tego człowieka, i pokazują nam, gdzie mamy iść. I ja tam wchodzę. I po, po pierwsze, po 30 sekundach, jak tam jestem, jakiś mężczyzna mi pomaga z bagażem, wnosi mi, odkłada ten bagaż i zaczyna mi głosić o Jezusie. Jakiś facet zalaski. I to jest mój pierwszy. Tu mi się coś mieli w tak. głowie, że jak to w domu muzułmanina jest ktoś, kto głosi mi o Jezusie. No i na drugi dzień słyszę, że ktoś idzie i woła, woła mi brother. Brater, nie, i mówię, kurde, do mnie woła? Tak wychodzę, nie, i on, on mówi, kam, nie, chodzi ze mną, wprowadza mnie do kuchni, gdzie, no, ja byłem w takim, na takim etapie swojego życia, że w ogóle cała ta podróż, pomimo tego, że wydaliśmy tam bardzo mało, bo w tej hajfie mieliśmy za darmo, tutaj też, co łaska, w ogóle mieliśmy takie błogosławieństwo. A To sok z granatów mi się wydawało, że, że będzie drogi, nie? W sensie, no był jakiś to wydatek, nie? A on mnie wprowadza do swojej kuchni, gdzie są trzy skrzynki granatów i nie, nie są to ładunki wybuchowe, tylko owoce, gdzie no, po prostu jest obfitość i on mówi, wszystko tutaj jest twoje, bracie. Wszystko tutaj jest twoje. A później siada z nami, gdzie jesteśmy w ekipie... Polacy byli z odnowy w Duchu Świętym, Czesi niewierzący ateiści, jakiś, nie z, nie z Brazylii, tylko gdzieś tam, z, nie pamiętam który to był kraj, ale z południowoamerykańskiej jakiejś charyzmatycznej wspólnoty tej, ewangelicznej, który w ogóle prawie po polsku nie gadał, znaczy po angielsku. Ten, ten facet z Alaski, jeden facet z centrum Stanów, dwójka lekarzy z, w ogóle też ze Stanów, Gdzieś tam skądś. I, i, I w tym wszystkim ten człowiek z nami siedzi, i my dzielimy się świadectwami, i on z nami rozmawia o tym, co Bóg też uczynił w jego życiu. Nie? I teraz powiemy, jak ty możesz tak powiedzieć? Przecież to jest y, muzułmanin, to, y, ktoś powie, nie wierzycie w tego samego Boga. Nie? No, Kościół trochę inaczej to ujmuje, ale on y, to jaki był, to mnie konfrontowało, bo on był otwarty na innych, przyjmował wszystkich z otwartymi ramionami, pozwalał tam wszędzie na, na ścianach były wyklejane słowa z Pisma Świętego, mhm. z naszego Pisma Świętego, gdzie go błogosławili, gdzie dziękowali, jakieś zdjęcia z pastorami, z takimi, z księżmi. Bo tam wszyscy mieli wstęp. I on tam jest człowiekiem pokoju, nie? I mnie takie doświadczenie no. po pierwsze przeorało. W ogóle tam, jak się. Jeszcze była taka kobieta, która pomagała ogarnąć cały ten dom. I ona była z Ukrainy z kolei, więc jak wchodziłeś do jakiegokolwiek pomieszczenia, to wszędzie była Matka Boska Ostrobramska. No. Więc w ogóle wiesz, no, tak mnie to zaszokowało, że, że takie mm, współistnienie jest możliwe i bycie razem. I że mnie to naprawdę wyleczyło z takiego. Yy, oceniania z góry, że o, on to na pewno jest tutaj właśnie, idzie do piekła i tak dalej. No to wiesz co, świetnie, jest że wspomniałeś o Czechach, bo z tym mamy też problem, bo właśnie tutaj mówiliśmy o ocenianiu nad tych, którzy wierzą inaczej, no ale w Polsce mamy ogromny problem z tym, że patrzymy z góry na, na narody właśnie ateistycznicze. No tak, my jesteśmy przecież najlepsi. Tak, I teraz rozmawiałem z księdzem, który jest ksiądz Swoboda, mieszka w czeskim Cieszynie, jest kapelanem szpitala no i wiadomo, w Polsce są modne książki, na przykład świetna książka, Mariusza Szczygła, zrób sobie raj, o tym, czy da się żyć bez Boga. Ja mu zadaję pytanie, i co da się żyć bez Boga? On mówi, no, czasi mówią, że tak, ale umierać się nie da. I on mówi, chodzi między łóżkami szpitalnymi, przez te wśród tych ludzi przeoranych, przez chemię, przez te. No i oni go, mówią tak, proszę nam opowiedzieć o Ewangelii, Ewangelię dobrą nowinę, bo myśmy nigdy tego nie słyszeli. Czy to jest, kurczę, moja zasługa, że ja się urodziłem w katolickiej rodzinie, że możemy sobie siedzieć i rozmawiać no o Pan ogóle. a ktoś się urodził w Kratce Kralowym czy w Pradze, Paweł pyta. czy w Ostrawie. Wiesz, ale my mamy pretensje do tych ludzi, że nie wierzą. A ale my się... stawiamy im mur też. Tak. Bo nie idziemy się z nimi spotkać. Nie ma spotkania, nie ma ewangelizacji, nie ma ewangelizacji, nie ma wiary. No bo Paweł pyta: Przed chrześcijaństwa. Jak, tak. jak mają uwierzyć, skoro nikt im nie głosił? Jak mają y, mieć głoszone, skoro nikt nas nie posłał, was nie posłał, nie? I teraz my y, żyjemy w kraju, który jest katolicki, ale właśnie ewangelizacja i głoszenie Ewangelii jest czymś niechcianym, nie? Bo znaczy, inne... To widać, jak jest katolicki, bo to widać po młodym pokoleniu, które nagle odpada, bo się okazało, że nikt im nie głosił. No. Znaczy mówiono, żeby nie czytali Harry Pottera, żeby nie jedli mięsa w piątek. To są, Ja z tego nie kpię. To są rzeczy, ale które... Wiesz... To, to na siódmą, ósmą rozmowę, dziewiątą, ale my od tego zaczynamy. No, i oni nie czytali Harego Pottera, nie jedli mięsa w piątek, tylko dzisiaj nie chcą mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, bo oni nigdy o nim nie usłyszeli. Bo I to jest dokładnie też... to, przepraszam, co ci, ci, ci no. Czesi mówią. Proszę nam opowiedzieć Ewangelię. To nie jest wina tych ludzi, że kurczę, nikt mi tego nie głosił. A ludzie wiesz, piszą, ostatnio no, mieliśmy dużo, duży rozrost naszego kanału y, na, na YouTubie, i ludzie do mnie piszą, że słuchaj, ja się nawróciłem, nawróciłam tam kilka miesięcy temu. No, i niestety, jak idę na msze w parafii. No, to to, co słyszę. W trakcie kazania, tak? Czy to, co słyszę w trakcie kazania, bo nie tylko my tak, mamy tak. problem z osądem, ocenianiem tak. i tak dalej. Księża też mają z tym problem i oni potem w tym kluczu, szczególnie jeśli oglądają media, które nakręcają, wiecie, szatan ma jedną strategię: dziel i rządź. Tak. Więc on dzieli ludzi. Jak diabolos, co to znaczy? Ten, który Dzielić. nie się podział, nie? Więc. Jeżeli tego się nasłucha i potem chce dzielić się słowem, no to on się dzieli z tego właśnie pułapu osądu, oceny i tak dalej, tej walki, nie? My nie musimy, nie musimy z nikim walczyć jako Kościół. Jezus powiedział słowo, które jest prawdą. Bramy piekielne go nie przemogą. Więc powiedział, nie stawiajcie oporu złu. Tak, więc naprawdę kosmos. wyluzujmy trochę. Mhm. Ale co my mamy robić? My mamy głosić Ewangelię, my mamy być solą ziemi. Mhm. Sól też potrzebuje czasu, żeby zasolić całą tą potrawę, nie? Mhm. Jeśli chodzi o to, w tamtym okresie, no to nie chodziło tylko, żeby posolić, ale żeby to miało e, długotrwałą możliwość spożycia, nie? Więc na to też potrzeba czasu. I ludzie do nas piszą, że I słuchajcie... My po takich doświadczeniach potem wchodzimy w internet, oglądamy Was i sobie myślimy, jak to wszystko pogodzić, nie? I z drugiej strony to nas ratuje, to świadectwo, że jednak można. Troszeczkę żyć inaczej i być w Duchu Świętym, po prostu żyć jako, jako świeccy ludzie, a nie tylko słyszeć zakazy, nakazy i tak dalej. No niestety to jest bardzo łatwe kształtować ludzi w tym takim feudalnym myśleniu, a Bóg przychodzi, żeby nas wyswobodzić z feudalnego myślenia i żeby pokazać, że logika Ewangelii, ona chce transformować Kościół na coś. Co wygląda jak Królestwo Boże, a nie tylko jest jakimś odbiciem ziemskich systemów. Nie? Dlatego ja jestem fanem literki i. Ja sobie sprawdziłem, że to jest dziewiąta litera alfabetu łacińskiego i dwunasta polskiego, bo my mówimy tak, że w kościele mogą być albo tradycjonaliści, albo charyzmatycy. Albo, albo. I. I. Zobaczcie, już kończąc, Krzyżu nawiązał do Ducha Świętego teraz właśnie w tej swojej wypowiedzi. Duch Święty łączy żywioły nie do pogodzenia, bo on jest przedstawiany za pomocą, na przykład, takich symboli jak ogień i jak woda. Nie da się połączyć ognia z wodą, a on to potrafi. A on to potrafi. To w ogóle mnóstwo jest w Bogu napięć. Mhm. Które są nie do pogodzenia. Baranek i lew, pierwotny. Łagodny, i wszechmocny, straszliwy i miłosierny. No po prostu nie da się, nie. a to są takie, takie napięcia, nie? że one po prostu tam, tam są i, i jedno, jedno i drugie jest prawdą o Bogu, tylko właśnie i. Książę i żebrak. Mhm. Simon Weil napisała, że Bóg to jest wieczny żebrak i to jest prawda, a jednocześnie jest suwerenem, który mówi: Dana nam jest wszelka władza. I to nie jest na tej zasadzie, py na zasadzie pychy, że on mówi że... tylko. Ja to, on a jest to co mówiłem, że jest czystym aktem. Mhm. Akt nie ma możliwości posiadania, bo to jest akt mhm. czysty akt. Jeżeli by posiadał, no to by automatycznie nie był czystym aktem. Właśnie ma wszystko do niego Więc należy. Ma wszystko, wszystko, co ją napełnia, a rozdaje nic. się na kawałki. Ale nie ma nic, nie? bo nie może rozdaje. mieć nic. A jednocześnie wszystko jest jego. To, jest to są takie głębokie paradoksy, które naprawdę na drodze rozmyślania i myślenia przede wszystkim sercem, nie ma. Wiadomo, że się przedzieliłem. Zielenie. No, My możemy albo, albo pieniądze. Zgodną. Pieniądze też przecież w Królestwie Bożym, Ta. one się dzielą, znaczy mnożą przez a to, dzielenie. A kilka takich świadectw słyszałem. Bardzo mocnych ludzi, którzy mieli ogromny kryzys finansowy, zainwestowali w jakieś takie dzieło charytatywne. Oczywiście nie trąbili o tym na lewo, na prawo, nie robili podcastów. I Bóg im zwrócił z nawiązką. Dlaczego? Bo Jezus mówi, co się jeszcze to będziesz bierał. I znowu osoby niewierzące powiedzą, co wy tu gadacie, panowie? Hmm. A ci, którzy zaryzykowali. Bo to A prawa, czy nie, 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 nie. To, co no. mówisz, nie jest prawdą teraz w kontekście osób niewierzących, bo ja sam słyszałem, mhm. jak właśnie Kumpel mi opowiadał, że był na takim kongresie w, w, gdzieś tam na zachodzie i tam była konferencja, bardzo duża, dla biznesmenów, dla ludzi, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i tak dalej. I było takie właśnie pytanie, kto z was chce zarabiać 10 milionów miesięcznie? No i wiadomo, cała sala podniosła ręce. A kto z was 10% od tego odda na cele charytatywne? Co miesiąc. I to już było kilka osób. I tam było w cudzysłowie całe nauczanie na ten temat, że jeżeli chcesz dojść do wielu no, błogosławieństw materialnych, w cudzysłowie, to musisz zacząć się uczyć dawać i nie przywiązywać do tego. I wiesz, ja tego słucham, mówię, co jest, nie? I słyszałem właśnie takie historie, że świat też zaczyna w to wchodzić. I teraz widzisz, są zarzuty, że nie można tego magicznie traktować i tak dalej, no ale oni. Bez wiary to robią i to przynosi owoce. To jak, jak to jest możliwe? Nie? Wiesz co mnie zachwyciło? Robiłem wywiad do Gościa bo tam na co dzień pracuję z ojcem Przemkiem Ciesielskim, dominikaninem. I on opowiadał o tym, jak przygotowują dzieci do pierwszej, nawet nie do komunii, tylko do spowiedzi. Bo on mówi też w Polsce pierwsza komunia, pierwsza komunia, a nikt nie mówi o spowiedzi. Wiesz jak, co z punktem wyjścia? Przypowiedź o talentach. Nie skupianie się na złu. Nie lista zakazów, nakazów co przekroczyłeś, nie? Bo to jest śmieszne, bo dzieci, które mają 7-8 lat, biorą i czytają, o nieczystości, one nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. No. To znaczy, one uczą się grzechów ze skarżyków. No, że, że się nie umyły. Tylko a propos tego, co ty mówisz, yy, bo to jest bardzo mocne, to, co ja, To Jezus jest powiedział. bardzo łatwe Talent. I niektórzy, dobra, no pani, no sorry, dostałem jeden, schowałem go, żeby się nie zepsuł, bo on już zło przyjdzie i wykradnie, nie? Bo kradnie. No, bo jest złodziejem. A Bóg mówi, nie, ja cię będę sądził z tego, czy to rozmnażasz, to znaczy, czy, czy to... Czy, czy tym talentem się dzielisz? No ale Marcin, my chcemy mieć listy. Chcemy listy. mieć listy i chcemy mieć talent Cze, zakopany. Czy, ale nie, spój... chodzi o to lista, tak. co jest złe, a co dobre. Znaczy, bo bez znaczy tego, prawda, tak na wygląda. poziomie takim podstawowym, to bez tego byśmy zginęli, gdyby nie było znaków drogowych. Na poziomie byśmy... podstawowym, ale tak. jak ale chcemy mieć w głąb, głąb, no to musimy uczyć się rozeznawania, kształtowania swojego sumienia i tak dalej i podchodzenia do tego, że no, nie wszystko jest takie, jak wygląda. Mhm. Na pierwszy rzut oka. Dlatego znowu te słowa Jezusa. Nie wydawajcie pochopnego osądu, ale wydajcie osąd sprawiedliwy. Nie sądźcie po pozorach. Mhm. Więc y, wielu jest takich właśnie w internecie, którzy popatrzą na jeden odcinek z Jakimowiczem sowińskim, powiedzą: Ten Jakimowicz to jest super, ten sowiński to jest jakiś w ogóle, albo na odwrót, na odwrót nie? nie? A nie, nie, nie wysilą się na tyle, żeby zadać pytanie, nawet tobie czy mnie, mhm. słuchaj. Co ty przeżywałeś w tym dniu? Dlaczego tutaj tak było, a dlaczego to powiedziałeś tak, dlaczego nie tak, co, to, co było twoją motywacją? Nie? Że my mamy bardzo duży problem, żeby chociaż poświęcić trochę czasu zrozumieć to serce drugiego człowieka, jego historię, nie? a to jest myślę, do sprawiedliwego osądu, mhm. który Pan Jezus mówi, że mamy robić, tylko że znowu, no, już kiedyś chyba mówiłem w jednym z podcastów, że skoro ja nie potrafię wydać osądu na temat mojej żony i jej motywacji, nie, nie znam jej na tyle, tak? A przecież co żyję co na tyle, to co dopiero o obcych, nie? Kiedyś była taka sytuacja, z tym chcemy was zostawić, bo zawsze taki wspólny mianownik tych podcastów jest to, że piszecie, że za krótko, za krótko i bardzo dobrze, bo przynajmniej jest niedosyt byłem w Murza Sichlu na Podhalu i no, czekaliśmy na to, żeby dostać się do Zakopca, żeby pochodzić po Tatrach i przyjechał busik i przyszło strasznie dużo ludzi, nie? Wszyscy chcieli wejść i była taka dziewczyna, która stała koło, koło mnie, która po prostu rozpychała się łokciami, żeby wejść i już chciałem jej coś powiedzieć i na końcu, kiedy już wszyscy weszli do tego busa, okazało się, że nas głucho nie ma i mi się zrobiło tak głupio, znaczy ta dziewczyna musiała się rozpychać, bo tak. gdyby stała, to po prostu ona by tam nigdy nie weszła i zrobiło mi się tak głupio, bo bardzo łatwo osądzić. Jak chcecie, możecie nas sądzić, ale to nic dobrego ja nie. Ja miałem taką Zieliński. samą sytuację, też na koniec powiem, gdzie głosiliśmy z Marcinem w jednym miejscu we Włoszech. I, tak, i, i był jakiś taki. Mówiłem coś i czułem takie zamieszanie widziałem, że dwójka osób tak między sobą coś tam ten, nie i tak widziałem, że się ruszają i tak jakieś szepty, nie, i mnie to trochę wkurzało mówię, co oni tak gadają, I się okazało, że ten facet był głuchoniemy, a ona mu tam tłumaczyła, no to jak tłumaczy tak na ten, to, to szeptała sobie i on został tego dnia uzdrowiony, że zaczął słyszeć i mówić, nie i, I to było dla mnie takie później, że Pan Bóg mi pokazywał. No, zobacz, no, ja chciałem coś takiego zrobić, a mogło się to nie stać, bo chciałeś coś, wiesz, innego zrobić. Nie? I mogłeś zrobić coś, co by było nie, niewłaściwe na tym miejscu. Nie sądź, a nie będziecie sądzeni. sądzeni. Amen. jaki mój podcast powróci.